Szanowni Państwo, raz jeszcze chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać. Przede wszystkim i przekazać pozdrowienia od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który zawsze kwestie rolnictwa traktował jako jedne z najważniejszych w swojej polityce. Witam bardzo serdecznie Pana Ministra, Panią Prezes, Pana Dyrektora Generalnego i Pana Ministra Doradcę dzisiaj. Są z nami osoby, które w kancelarii dla tematów wsi zrobiły bardzo dużo. I w tym miejscu, zanim przejdę do całego właściwego wystąpienia, chciałam podziękować pani minister Halinie Szymańskiej, która pełniąc funkcję szefa kancelarii, tematy wsi bardzo mocno wprowadziła do agendy i też bardzo nas wszystkich na te tematy uwrażliwiła. Bardzo dziękuję pani minister. Bardzo też dziękuję panu ministrowi, doradcy Ardanowskiemu, Krzysztofowi Janowi. Bardzo dużo pracy włożonej w to, żeby tematy rolnictwa miały należne miejsce. Państwo wszyscy dobrze wiecie, że każda sprawa wymaga człowieka do tej sprawy. Bez tych wszystkich ludzi byłoby pewnie trudniej. Natomiast wszyscy pracujemy na rzecz prezydenta, który, jak wiecie Państwo, i wielokrotnie o tym mówił we wszystkich swoich wystąpieniach, na dożynkach przede wszystkim, ale także zawsze, kiedy odwiedza, składa wizyty w kraju, tak zwane wizyty krajowe, to wizyty u gospodarzy, u rolników są stałym elementem programu. I też kwestie rolnictwa są panu prezydentowi dobrze znane i rozumie kłopoty, ale też wyzwania. A dziś nie mówimy o kłopotach, mówimy o tych, którzy polskie rolnictwo tworzą na najwyższym poziomie. Dziś mamy galę 31. i już 500 rozdanych wyróżnień w poprzednich edycjach. Proszę Państwa, jesteście awangardą polskiej wsi, myślę, że można to tak nazwać. Bardzo wszystkim Państwu gratuluję tych wyróżnień, ale to nie są tylko wyróżnienia, to jest także ciężka praca, która jeszcze przed Wami, bo Polska, wiemy, dzięki Waszej pracy, pracy polskich rolników i polskiej wsi wyszła obronną ręką z pandemii, kiedy wszyscy się baliśmy, czy nie zabraknie żywności. Wiemy, że polska żywność cieszy się uznaniem coraz większym polskich konsumentów, ale także zdobywa kolejne rynki zagraniczne, a tacy jak Wy, liderzy agrobiznesu, to są ludzie, którzy myślę, że ciągną te sprawy do przodu i proszę nie przestawać. Prosimy o więcej i witam raz jeszcze wszystkich Państwa w Belwederze, w rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej. To też jest dowód tego, jaką rangę przywiązujemy do tych wyróżnień, do tej tradycji. Kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję.